Oh yeah! Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Borderlands 3! Ostatnio skończyłem trochę wcześniej, bo mi kurier przyszedł! Ale spokojnie, nadrobimy to teraz, nadrobimy. Co my w ogóle mieliśmy zrobić? A! Mieliśmy naprawić coś dla chyba Markusa, dobrze pamiętam? Tak mi się coś zdaje. Ale żeby to zrobić, musimy zabrać najpierw przedmioty dodatkowe, które wyskakują z naszych starych, ulubionych chyba skagów. A nie, teraz człowieka muszę zdobyć, aha. Okej, okay, never mind. Z skaga była jedna część, teraz z człowieka druga. Czym jest spine? Nie mam pojęcia co za słowo, nie wiem co znaczy po angielsku spine. Spin. Nie wiem co to może oznaczać, cholera. Kurde, kojarzę słowa, ale nie potrafię skojarzyć, co ono oznacza. Ajajaj. Jeszcze wiele nauki angielsko przeze mną w takim razie, jeżeli takich słów nie pamiętam jak to. W każdym razie, nie ma ludzi idealnych. Ale na pewno są ludzie bogaci. No niestety nie jestem bogaty, więc pozostaje mi tylko powiedzieć, o nie, nie wiem co to znaczy. Tędy nie wejdę, chyba. Może tędy. Nie no, wątpię. Gdzieś naokoło musimy znaleźć wejście do środka. Kurde, tylko którędy. Zobaczmy na mapę. Aha, po zabiciu przeciwnika mamy trochę większy szybkość poruszania się. Fajne. Dobrze przykład zmianę broni. O kurde. Większe obrażenia to jak szybko biegamy. Śmieszna umiejętność, naprawdę. Jakieś barier. O! Chciałem mieć inną broń. Może lepiej w ten sposób. O, niech będzie w tej kolejności. Granaty! Pasę. No i tak nigdy nie miałem tymi granatami trafiać, więc to może to o to w tym wszystkim chodzi. Kurde, to coś tu się powinno dać wejść, ale nie do końca. Aha, dobra, miałem wejść głównym wejściem, tak? Rozumiem, dobrze rozumiem? Jestem nieogarnięty. Naprawdę, nieogarnięty. Ale mam wrażenie, że akurat część tym grania w Borderlands jest właśnie szukanie też przejścia do miejsc, w których powinniśmy się znaleźć. No, a coś tu jeszcze jest? Może tędy mogę wskoczyć? Chyba nie. Chociaż wygląda bardzo dobrze, bardzo przyzwoicie. Aha, przyzwoicie. O kurde. Zabiera mi dech w piersiach, ponieważ jestem przeziębiony i niestety przez to czasami jestem niekomfortowo ustawiony do tego, żeby nagrywać przez dłuższy moment. A jakbym miał teraz robić przerwy co 4 minuty, no to też trochę bez przesady, co? Bez przeginki. A problem jest taki, że zachorowałem w najgorszym możliwym momencie, ponieważ teraz jest tak mnóstwo fajnych gierek do przejścia, że to jest po prostu niepojęte. Jak to się stało, że twórcy zawsze zostawiają sobie pod koniec... Tak... Kurczę, dlaczego oni wydają te pieprzone gry zawsze po wakacje? Dlaczego oni nie myślą o tym, żeby wydawać te gry na wakacje? Że ktoś, wiedząc, że ludzie mają urlopy, no to zrobić wtedy właśnie te gry, żeby oni w te urlopy mogli grać. Ale nie mówię, że dla dzieci, że dzieci mogą iść w szkole sobie, zamiast do szkoły grać sobie w gry. No nie o to w tym chodzi, ale żeby wiedzieć, po prostu człowiek ma urlop i sobie gra w grę. No i co w tym dziwnego? Dla mnie to nic. O, fajny to jest kręgosłup?
gdzie mam Pandora? Give it a try. No, może i kręgosłup w sumie. To źle mi się kojarzyło. Kojarzyło mi się z czymś innym, kurczę. No, no ale może kręgosłup w sumie. Ma sens. Zdaje się, że to pasuje do wspólnej wersji. Dobrze. Okay, now install the spine. That bandit spine's not actually gonna work. I just wanted some payback because those bastards broke my machine. Still, I appreciate your dedication to capitalism. You've already got a shock skag spine. Try that. It will work much better, I promise. Ho ho ho. Done, Vault Hunter. Now you have access to my vast array of murderous wares in a new convenient location. And as an added thank you for dishing out some vengeance on those filthy bandits, let me open up my secret stash for you. Who says payback doesn't pay, huh? To było dobre, bo włożyliśmy kręgosłup człowieka i nie zadziałało, ale chodziło o to, że on chciał po prostu, żeby ktoś tam umarł przez to, że mu zepsuli maszynę. Co za złośliwiec. Uhu! Te skrzyneczki się pozmieniały. Nic, wszystko to samo. To no, ładniejsze, no ale, ale dalej to samo. Jest! Bronie! O tak! O kurde. Fajne. Też bardzo fajne. Tam to jest dobry dla ludzi, którzy szybko biegają. A, ten zmniejsza życie. Większe obrażenia dla Mele? Też większe obrażenia dla Mele. O kurde. Ja bym poszedł trochę w tym kierunku. Ta była ta, która przyspieszała, była fajna. A, nie mogę jej ubrać. O, to jest dobre, bo plus 10% movement speedu, kiedy tarcza jest deplayed, to jest chyba zniszczona. W sensie, nie rozłożona, tylko... Nie, to jest, kiedy jest założona. Dobrze kojarzę? To jest od deploy. Ktoś zawodzę w tym odcinku, co? Zawodzę z tymi słowami moimi. Muszę powiem szczerze, że trochę to ograniczać, nie? Nie, no ale ogólnie to pierwsza myśl jest słuszna, czyli że to jest tak zepsuta, ta rzecz jest zepsuta. Ponieważ myślę, że to nie jest, że nie jest jak jest włączona. Powinna być inne stwierdzenie. Jakoś tak się zmieszałem. A to chyba przez to, że jestem... to chyba jest przez to, że jestem chory. Dobra, okej, mamy wymówkę? Zajebiście. No dobrze. Jakieś fajne bronie może? Mało obrażeń, ale jakiś karabinek. Podoba mi się. Lubię, szczerze mówiąc, strzelby, więc wolałbym trochę w te strzelby pójść. Co to jest to? Tarcze są. Check this out. Dziwne, co? No dobra, ale jest. Obczajmy sobie, jak to działa później. Czy te tarcze zmniejszają obrażenia, tyle otrzymuje, czy jak? Możliwe. Dobra, tymczasem Borelasem. Co tam fajnego sprzedajesz? Nie! Oh, fucking! Oh, kupiłem te bronie.
O, mogłem zwrócić. O, shit. Okej. Co za fajna broń mi tam wpadła? Mogę ich nawet ubrać. Czwarty poziom, dobra. Jezusie, muszę się opanować. Ale to akurat wynika z tego, że dużo gram na Switch ostatnio, Fire Emblema. No i wiecie, przyciski się mylą, akceptowanie z odrzucaniem. Straszna choroba, ale... Niestety się zdarza. Kurde. Ej, ale czyli bez Fire'a to ci ekstracony, co? Podobno. Ujeju. Pamiętam, jak wychodził Borderlands 2 i te gówno, które się wylewało, to było w fizyksie robione. To było ładne. To ładnie wygląda, takie gluty wylewały się. Jezu, to było zarąbiste. A mogę rozdać punkty jeszcze, tak? Już ulepszenie tarczy? No myślę, że większa tarcza jest lepsza niż szybkość jej regeneracji. No, fajna ta tarcza, ale czy to w ogóle pomaga do czegoś? Mieliśmy tędy iść? Mam jakąś mapę albo coś tego typu? W teorii musimy tędy iść. No, musimy tędy iść. No dobrze, dobrze idziemy. Najważniejsze. Jezu, jak oni zwariowanie skaczą teraz. Może rzuciłem nie młotkiem. Co za jebaka leśny. Co on sobie wyobraża w ogóle? Tego to się nie spodziewałem, że oni tak mogą robić. Co się z nimi stało? Że w jakiejś grze mi się wydaje, że takie rzeczy się pojawiały, takie właśnie przetwory. Dziwne. Ale gdzie? Nie pamiętam już. Zwariowana gierka. O, jakaś amunicja. Oje, ile to ma amunicji? Jezu, 45 naboi. Głowę mu... Co, ja mogę strzelać przez to? Oni nie mogą tego przez to strzelać. Zarąbiste. To jest to, co mi się podoba. Chociaż dalej nie doścignął postacią dla mnie, to jest postać z Borderlands 1, czyli tego gościa, który był gunnerem. Jak on się nazywał, zapomniałem już teraz. W każdym razie ten gościu, który potrafił stworzyć tarczę, to dla mnie była i tak ulubiona postać, ponieważ w jednym miejscu stawiałem wieżyczkę, a w drugim szedłem po prostu jakby zagonić ich w kozirug albo coś tego typu, albo oflankować czasami. Wiecie, dużo było różnych metod, żeby to zrobić. To było mega fajne. Ojej, go urwało. A teraz te postacie trochę opiewają coś innego zupełnie. Może dlatego właśnie tamta postać była taka mocna? Też tak może być. Pamiętam, że na pewno był taki coś jak gość jak Brick chyba w jedynce. Gość był tak beznadziejny. O ja pierdziele. Pamiętam, że on miał coś, że najlepiej posługiwał się bazukami. W umiejętnościach było rozpisane. A niestety bazuki w dalszej części gry były dosyć... słabe, miały mało amunicji. Ogólnie więcej problemów niż pożytku było z nim. Straszne postacie. Jeżeli graliśmy w czwórkę, to było straszne padactwo. Że on służy do tego, żeby wbiec w środek, wystrzelić kilka naboi z bazuki i po prostu zdechnąć. Znaczy jedyną dobrą opcją było to, że... Ojej, użyłem umiejętności specjalną przypadkiem. Jedyną dobrą sprawą było to, że...
Jedną rozprawą było to, że on miał bazuki, więc mógł łatwo kogoś zabić, żeby wstać po raz drugi. To było mega mocne. Dobra, załatwione. Nogi. O Jezus. Jest. Załatwiony. Dostał w głowę. Aż się złożył chłopaczyna. Mogę na niego wskoczyć? Ty mogę. Woohoo! Halo? Dobra, leżeć, nie wstawać. Nie wstawać. Mały biega, dobrze widzę? Ojej, jaki dziwny. No, 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 dobra, 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 leży. Proszę mi się, amunicja, serio? Dobra, czas się trochę zwinąć na dół. Nie, granat! Ała! Dobra, spieprzamy. Jest, Unio! Da w głowie życzka. Sorry, dron. Okej, okay, za bardzo się wczułem w te wieżyczkowanie. Kurde, fajna gierka, naprawdę przyzwoicie się gra. Ale szkoda, że nie zmieniła się za bardzo, no. Rozumiem ewolucję i tak dalej, ale... Ała, daj, 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 ale nie, nie, nie dawaj aż tak mocno. Jezu, jak jest mały. Weź takiego traf. A, załatwione. Oła! Szybko! Łap! O nie! O nie! O, what? Mogę nawet podejść do niego. Nie wiem, czy to jest taka dosyć dobra opcja. Juhu! Teraz tak, aha, a miałem broń, którą wykupiłem, klikając, jak powieprzony, przypadkiem. Widzę, że to są różne typy broni. To może fajnie tak by było. Miał i trochę inny. Snajperka? To się nie spodziewałem. I strzelba. To się spodziewałem. Jeju, weź teraz celuj z tego. Z padzika. Ej, on chyba nacelowuje samemu. No gin!
To już padł, czy nie padł? Ta broń w ogóle bez przeładowania jest fajna. Dałbyś jakieś bronie sprzedać, co? No to może po tej misji. Powiedziałem, że w tej grze takie ważne było sprzedawanie broni, kupowanie nowych. Oh yeah! Dobra, amunicja pozbierana. Też pozbierane. Dużo leczenia też leży, widzę, ale... Zwyczaj jak widzę dużo leczenia, znaczy, że go nie potrzebuję. Nie, nie, fanatyk. A! Jezu, krwiście oberwał. Dźwięki są takie... Widać... Czuć tą broń. Czuć, że ona tak strzela mocno. Fajne uczucie, ale poza tym... Poza tym mam wrażenie, że to dalej jest ta sama gra. Wow. Co za śmierdziel. Ojej, on jest na odwrót. Yo, little help. Show me now, will ya? I like to hang, but not like this. Not like this. Feet work good. Nice to meet you. Hey, thanks. If you hadn't come along, I might be dead. So, what are you doing here? I'm working with the Crimson Raiders. Lilla sent me to find some nonsense. I assume there's a reward. You're with the Firehawk? Oh man, I used to run with Lilith back in the day. But, you know, now I'm a bandit war chief. Go, Sun Smashers. I mean, at least I used to be a war chief. Until, you know, my clan found that stupid alien junk. I warned them not to mess with that crap. But what do? They tie me up and they take it to the Calypso Twins. Not cool, bro. Well, we should probably get out of here before the COV come back. So, where are Lilith and the Raiders hanging these days? Former COV propaganda center. It's, under new management. I killed them all. Now we're talking! Come on, let's get out of here. I'll lead the way, even though I'm totally unarmed. Can't let them know you're afraid and totally defenseless, bro. Bandit life! Penso. So, you took over that COV propaganda center all by your little self? They have me outnumbered 20-1. Bad odds for them. I am impressed. Nasza postać chyba lubi się przechwalać trochę. No, ciekawe. Nie pamiętam, że w poprzedniej części tak ważne były dialogi między bohaterami. W sensie moje dialogi czy były takie ważne, ponieważ... Czy nasz bohater w ogóle mówi w poprzednich częściach? Nie pamiętam, że to był ważny element. Wiadomo, sojusznicy gadali, przeciwnicy gadali, w ogóle dużo było rozmów. No, może dużo monologów, a rozmów wydaje mi się, że nie było aż tak wiele. Też może źle zapamiętałem po prostu. Ugh, Skag Central, am I right? You know, I'm gonna let you take care of him. Only thing I'm packing right now is not something I'm gonna use on a skag. Oh yeah. My musimy oczywiście załatwić Skagi, bo on ma życie bandyty. Uhu.
still got it. No dokładnie. Woohoo! Rzad gościa. Gdzieś broń tam leżała, ale nie wiem do czego, więc... Może nie wezmę jej po prostu? Jezu, kto mi tam przybiegł? Jakiś badass! Oho! Dobra, badass chce mnie załatwić. Aha, on tak chce mnie zrobić. Oh yeah. Gdzie on jest? Żyjemy. Those calypsos won't stop until every bandit on Pandora worships them like gods. I mean, bandits don't need gods. We worship a hot fire and a charred piece of meat. There are rules. Oh, wow. Ten gość nie jest zbyt inteligentny. Kontrowersyjnie. We're tight, bro. Super tight. Like, bro tight. That's a thing. Widzę, jak on szybko biega. Aha, dobra, tak się biegał w tej grze, zapomniałem. Maybe that's just the harsh desert wind in my bare sun-dappled chest. On jest jakimś głupkiem i mówi, że Pandora ma przesrane, więc mam wrażenie, że to jest prawda, ponieważ tej grze często tak jest, że głupi ludzie przewidują dobrze i tak dalej. Oh, sweet digs! Fortified, well ventilated. You know, throw some bloody skulls up on the walls. You got yourself a nice cozy place here, friend. Vaughn? What the hell are you doing here? Hey, a Lilith! Former war chief of the Sun Smashers, reporting for duty! Go Crimson Raiders! It's good to see you, Vaughn. The Raiders will take all the help we can get. So, Vault Hunter, did you find the map? Chyba nie znaleźliśmy. Znaleźliśmy tego gościa. The map was gone, but I picked myself up a bandit souvenir. Map? If you're talking about that alien junk, my clan is bringing it to the Calypso Twins as an offering. They're heading to the Holy Broadcast Center. It's where the Calypsos host murder sermons to amp up their followers. Can't let the Calypsos get that map. But the Holy Broadcast Center is a long ride. Vault Hunter, you're gonna need some wheels. My friend Ellie runs the catcher ride. Go introduce yourself and she'll hook you up. O nie, znowu jeżdżenie samochodem. Tylko nie w tej grze. Cholera, mam nadzieję, że to naprawili, ale... Nie naprawili na pewno. Jestem pewien, że to dalej jest tak beznadziejne, jak było. Ten głowę sobie dałem uciąć, że to jest dalej to samo spieprzenie co wcześniej. Chryste. Po prostu tak bardzo w to nie wierzę, że udało się to naprawić. Nie wierzę, no nie wierzę. Okej, mieliśmy jeszcze zmienić sobie na spokojnie jeszcze... Tarcza, ale na jaką mieliśmy to zmienić? A, o tą. Aha, jak to się sprzedawało jeszcze tak przy okazji? A, mogę posprzedać jeszcze, dobra, to posprzedawajmy te rzeczy, które ja nie noszę. Nie wiem, czy mogę posprzedać rzeczy, które mam na sobie, mam nadzieję, że nie. A, i teraz dochodzimy na rzeczy, które ja noszę. Dobra. Pusto. Go to Ellie. Dobra, a Ellie, gdzie ty masz swoją miejscówkę? Widziałem, że gdzieś po drodze był parking, więc to będzie to. Jakaś misja, widzę przed nami. No ale na razie misję połączę sobie zostawimy. Będziemy robić fabułkę. Główną fabułkę. Ojej. Ferocity is my middle name. Zane Ferocity. To tylko śmieszna sneperka.
Olu, berwał. Jezu, ta gra się... Ona zawsze była taka brutalna. Vaughn, what the hell? You knew I've been looking for that map. Why didn't you bring it to me? Oh, whoa, whoa, whoa. Okay, okay, I see what happened here. Let me explain. I let the map slip into the hands of culty psychopaths, and now the whole galaxy's in danger. Yeah, that's what I was saying. Okay, same page. You know what this calls for? Apology push-ups. You don't have to... Ah, come on! Ammo! Without it, you're just a schmuck with a paperweight. A, mogę też amunicję sobie wykupić. Dobra. O nie, znowu ona, super. God Queen Tyrene will drink soup from the skull of the great heretic! Ah! My bad, finger slipped. Oh, howdy! Didn't see you there. Ciekawostka, co ona nam fajnego powie? I heard y'all were in the neighborhood. Good to see old Lil found some new blood. I'm Ellie. Hey, what are you staring at, hun? You're a natural with that rocket launcher. My kind of girl. Ain't you a heartbreaker? Lil said you was looking for a vehicle. Damn cultist stole all mine. Mind stealing me one back? Then I'll set you up with a catch a ride. And thanks for coming by. No nieźle. Mogę zhakować? Na czym polega ta? Nie, po prostu mam wziąć sobie, tak? Take vehicle. No dobra, no to biorę. Zrozumiałem, że mam ten, że mam je jakoś zdobyć. No okej, okay. Mogę po prostu wziąć, no to wezmę. Aha, chyba, że mam ukraść go po prostu. Co tam jest? Jest to chyba w głowę. To jest strzelba jakaś taka dziwna. Dobra. Jezu, ile ona tam strzał wystrzeliła od razu. Strasznie dużo. Myślę, że na mapie to jest taka szara poświata. Nie wiem, czy to było wcześniej już takie coś? Chyba nie. Jezu, to musiało boleć. Gente. No co my tutaj mamy? Jakaś fajna dolina. Dodatkowe bronie? Chętnie. To jest sala wyścigowa. Znaczy teraz ta wyścigowa sala, mówię sala. Aha. Nie zrozumiem, specjalista w takim razie. Ojej, znowu kibelek. Oj, oj. Zniszczyć? A, nie są zbyt wytrzymałe. Jak się schował, to myślę, że nie zobaczę. Załatw go! Będę stał w miejscu, a ten nie chce. Bez zginięcia.
Okej, mam wsiąść do samochodu najpierw i później mam uniszczyć ich, tak? O to chodziło. Ale tam się rzucałem niepotrzebnie? Chyba tak. Tylko nie ta gra. O nie. O nie, ta gra jest okropna, jeżeli chodzi o sterowanie. Proszę, zmienij to. Błagam. O nie. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Przeprosi, nie grzała zupełnie. Jest. Dobra. Myślę, że tylu ich załatwiliśmy, to wystarczy. Tylko teraz jak nam dojechać, nie? Gdzieś naokoło musimy jechać, bo tędy widzę, że nie pojedziemy. To gra jest beznadziejna, jeżeli chodzi o sterowanie. O, wow. O, ojeju. Dobra, no i to chyba wszystko, tak? Na razie. Zawsze możemy nowego wziąć. No, ciekawostka. To wygląda w sumie ciekawostka, ale w sumie... Hej, identycznie jak było wcześniej. Mogę ulepszać. Nowości. No, dwójce może też mogłem? Pamiętam już. Okej, biorę samochód i jadę do nowej mapy. A ten mi pasuje. Dobra, jedźmy na misję. Jezus, kto na to wpadł? Serio? To jest tak straszne. A, no tak. No i na mapie zaznaczmy sobie, gdzie mam w ogóle jechać. Wszystko mi chcą tutoriale wyjaśniać, typowe. No spieprzajcie, no błagam, jestem upośledzony. Nie lubię, jak mi gra. Próbuję wmówić, jak mam jakieś rzeczy robić. Będę chciał się nauczyć, to się nauczy. Nie, ale nie to chciałem zrobić, tak w każdym razie. A ten punkt muszę usunąć. Nie potrafię obsługać tej mapy. Ojej. Jak usunąć ten punkt? O, dobra. Gdzie mam teraz jechać? Gdzieś tam. O luju. Wtedy mogę przeskoczyć. Na razie jadę źle na pewno. Ta gra jest upośledzona, jeżeli jest sterowanie. Samochodem nie da się jeździć. No nie da się, no po prostu to jest tak
A, beznadziejne. Nie, kto na to wpadł. Trafić tym wozem na cokolwiek. O, takie skocznie, to masakra. Jezu! Watch out for those so-called twin gods. From what I hear, Tyreen Calypso is the star of the show. Her brother Troy runs the cult's propaganda. P.S. They both suck. Just saying. Dobra. Ugh, I hate the Calypso twins so much. They con the bandits. Jezus, jaka nienawiść. Meat storms and blood saunas. Good stuff, right? I mean, even my clan fell for it. Gullible idiots. And I've never seen the Calypsos myself, but they must be the most terrifying, bloodthirsty psychopaths Pandora's ever seen. I mean, look, my clan only accepted me as a leader. Udało się. Uff. Dojechaliśmy. Juhu. Te wczytywania jak zawsze. Ja nie mogę. Jak to się w ogóle dzieje, że cały czas takie rzeczy jeszcze są? Dobra. Ale tutaj zakończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam was już niedługo. Do kolejnych. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. No i cześć.